Z dniem 1 stycznia 2023 roku Latowicz nowym miastem na mapie Polski. Po 154 latach wraca do statusu miasta. Znana z serialu Rancho miejscowość po latach znów jest miastem. No, rozsławił nas serial Rancho. W miejscowości Latowicz urząd gminy w filmie był też urzędem gminy miejscowości tej ranczowej Wilkowyje właśnie w serialu Rancho. Pan mnie opuszcza. Stanowisko czeka, panie wójcie. Niech pan nie odchodzi. Co? No się tam do siostry skończy. Coś podobnego. Żyje, wójt, kochany, żyje. Tu mieszkam ponad 30 lat. Ja się nazywam Anna Niedek, jestem dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu. Dzięki temu, że Latowicz powrócił na mapę jako miasto od 1 stycznia 2023 roku. No inaczej mamy, no mamy Urząd Miasta. Mamy zmianę tablicy na Urzędzie Gminy, mamy postawione nowe tablice. Przyzwyczajeni byliśmy, że w urzędzie to był pan wójt, teraz jest pan burmistrz. Agnieszko, czy możesz otworzyć ten link? Drodzy Państwo, dziś nastąpi oficjalne wręczenie aktów nadania statusu miasta i symbolicznych kluczy następującym miejscowościom. Miękinia, Jeżów, Dąbrowice, Rozprza, Ujazd, Książ Wielki, Czarny Dunajec, Latowicz, Bodzanów, Jastrząb. Bardzo proszę pana premiera o wręczenie aktów nadania statusu miasta oraz symbolicznych kluczy. Zapraszam do nas pan Bogdan Świątek-Górski, wójt gminy Latowicz, województwo mazowieckie. Bardzo serdecznie gratulujemy, dziękujemy. Premier zauważył, że w większości przypadków nadanie statusu miasta to przywrócenie praw miejskich odebranych m.in. w wyniku carskich represji po powstaniu styczniowym. To była bardzo częsta praktyka caratu, zemsta za uczestnictwo, za pomoc miasta, miejscowości w powstaniu styczniowym. Zrobiłam ksero aktu nadania praw miejskich w roku 1423. Mamy pieczęć, która była właśnie tak na tym akcie. Z archiwum zrobione zdjęcie wypisu całej historii nadania praw dla Latowicza. To jest też druk bardzo słabo czytelny. Nie przeczytam, to jest jeszcze nie po polsku. Z tego, co mi wiadomo, to jest warszawski główny archiw, czyli po rosyjsku. Ktoś mi przekazał. Ludzie przynoszą różne książki, różne druki, różne zdjęcia. I to data 1869, czyli Latowicz wtedy utracił prawa miejskie. No to przecież jest historyczna miejscowość. No, książka jest opisana w Latowiczu. No. Przecież nawet sam kościół wygląda pięknie. No, na górce kiedyś to było miasto. No. Za Szwedów, no to jak Szwedzi najechali, to 150 iluś rzemieślników było. A zostało dwóch, jak Szwedzi przeszli. Wszystko wyżnęli, spalili. Ale kościół piękny. Kościół mamy piękny. Piękna bryła rzeczywiście taki, no, wyróżnia się. Podobno widać go z każdej strony, no, tak, z każdego miejsca. Na górcie jest, no. Tak, zgadza się. A państwo tutaj od dawna mieszkają, tak? No, znaczy ja mieszkam 3 kilometry od Latowicza, no, ale no tutaj do szkoły chodziłem, do kościoła się przychodzi, no, po prostu do gminy, no. Do widzenia. Tutaj, jak widzimy, tę drewnianą stodołę, ta posesja, to kiedyś w tym miejscu stał dom pana Kuźniarskiego. Tutaj naprzeciwko prawie, że biblioteki. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy również ulicę Antoniego Kuźniarskiego, człowiek, który został odznaczony laurem za zasługi dla kultury. Proszę. Zaczęliśmy robić wystawkę książek, które zgromadził pan Antoni Kuźniarski.
Tu właśnie mamy te najstarsze książki, Podróże Atenora, pierwszy i drugi tom z 1808 roku. Pożółkły papier, ale bardzo pięknie oprawione, kiedy dotyka się takich starych książek. A chce pani dotknąć? Tak. Proszę. Się myśl swoją rozerwać w odludnych gaikach i ja zaś siedziałem na wtatku, bawiąc się widokiem najpiękniejszej nocy. Czyli jak ciężko jest nam to przeczytać. Tak, ta polszczyzna zupełnie, prawda? Zupełnie inna. Ale wie pani co jeszcze? Te ryciny, które są w tych książkach, to są piękne. Te ryciny są piękne. Historia, tak się kiedyś pisało. Jana Sobieskiego i Królestwa Polskiego. Czyli pan Kuźniarski sobie zasłużył na... Zasłużył sobie bardzo. No dlatego biblioteka nosi imię Antoniego Kuźniarskiego. Stolarz. A swoje wszystkie pieniądze zarobione ze stolarstwa to przeznaczał dochód na zakup książek. On sam je oprawiał, woził je do Warszawy. Brakuje mi tego słowa użyć, jakiś tam upust księgarnia dawała, to on wtedy pisał, albo był, jeździł, albo tam zamawiał i kupował te książki. I on za darmo udostępniał ludziom, tutaj mieszkańcom nie tylko Latowicza, ale i okolicznych miejscowości. Srebrny Wawrzyn w chłopskiej chacie. Mamy cały artykuł z Ekspresu Porannego z 1932 roku. To jest Srebrny Wawrzyn akademicki. Trochę wygląda jak taki szlachciura. Człowiek wysoki, był wysokiego, szczupły, przystojny. Z wąsem, przystojny, tak. Z tego, co mi wiadomo, co starsi mieszkańcy opowiadają, to do końca zachował tę postawę taką wyprostowaną. Zmarł w 1945 roku, 27 grudnia. Teraz jest nowy pomnik, został ufundowany przez Urząd Gminy. Nowy Czyli pomnik. Przeżył okupację. Przeżył. I w czasie okupacji wypożyczał książki. Tak. Te polskie książki? Tak, te polskie książki. W tym Ekspresie Porannym. Srebrny Wawrzyn w chłopskiej chałupie. Antoni Kuźniarski, rolnik ze wsi Latowicz pod Mińskiem Mazowieckim, posiadacz księgozbioru złożonego z 3000 tomów, które zasila wsie okoliczne, jest pierwszym kandydatem do Srebrnego Wawrzyna, jakim Polska Akademia Literatury nagradza działalność oświatowo i propagandowo czytelnictwa. Opis wizyty naszego współpracownika we wsi Latowicz i rozmowa z Antonim Kuźniarskim zamieszczamy na stronie trzeciej. Rozglądamy się wokół. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to książki. Książki na starym warsztacie stolarskim, na szafie, na ławach, na skrzyniach, na komodzie i przy piecku. Sięgają powały, stół ugina się pod książkami, każda wolna płaszczyzna jest niemal zawalona. Łóżka są zasłane pismami i grubymi foliami roczników. Zabłocka, Molière, tłoczony złotym na czerwonym półskórku. Gospodarz okropnie zafrasowany, siedzi na brzeszku krzesła z rękoma kłopotliwie założonymi na kolanach, opowiada z początku dość opornie. Kraszewski za 3 ruble, a będzie już temu ze 40 lat. Jaka była pierwsza książka, którą pan kupił? W biary napływania wspomnień i refleksji bibliofil wiejski mówi coraz ochotniej. Zaczęło się od abonowania Wędrowca i Kuriera Polskiego. Potem trafiło mi się kupić Kraszewskiego, powieści historyczne. Czy ojciec pana miał zamiłowanie do książek? Gdzie tam? Pamiętam, zabłąkała się kiedyś do nas książka o obrotach ziemi. Tośmy ją z bratem sami 2 razy przepisali i puszczali po ludziach. Panie Antoni, ile ma pan w tej chwili książek wypożyczonych? Zawsze 1000 książek chodzi po ludziach. Biorą u mnie sąsiedzi z Latowicza, urząd skarbowy, szkoła, policja, nawet ksiądz proboszcz. Tu przejdę. Pan Antoni Kuźniarski skupia w sobie, jak w soczewce, szlachectwo polskiego ludu. Literatura narzuciła naszej wyobraźni 2 odmienne
i dopełniające się wzajemne typy chłopa, Rejmonta i Wyspiańskiego. Tutaj w Latowiczu, że tutaj, bo jak mówiłem, że tutaj można by nakręcić film, można by napisać powieść i to sensacyjno nie jedno. Naprawdę, gdyby ktoś się tak wgłębił w to wszystko, tam początek XIX wieku, mówię, ale okres powstań, powstanie styczniowe, nie sam Latowicz tylko, ale Latowicz plus okolice, naprawdę byłoby i o czym pisać i co filmować nawet. No naprawdę to są dzieje. Lokalna społeczność może dzięki temu, że od ponad 20 lat, 23-4 w szkołach na terenie gminy jest prowadzona edukacja regionalna. To są zajęcia według programu napisanego właśnie przez pana Zygmunta Gajowniczka, zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji. Nie wiem, czy nie jedyne w Polsce są to zajęcia, także młodzież. No tak można powiedzieć, że ci 20-30-latkowie w tej chwili są, jeśli chodzi o wiedzę o regionie, o Latowiczu, są o niebo lepiej wyedukowani niż ich dziadkowie. Tylko żeby teraz to miało jakiś efekt i zostało przekute na tą rzeczywistość, na tą rozbudowę Latowicza, na tę dbałość. Dzisiaj mamy jakby warunki do kręcenia filmów. Uliczka, powtórzę to, Senatorska. Tam nie trzeba żadnych dekoracji, wręcz dodatkowych inwestycji. Tam można film kręcić z XIX wieku, pierwszej połowy XX, XX wiek, II wojna światowa. O samej akcji odbicia więźniów z miejscowej szkoły, to było ponad 60 osób, znanych jest 64 nazwiska z Mińska, których aresztowano podczas tak zwanej Wielkiej Wsypy. Oni tutaj byli więzieni w tej szkole właśnie w Latowiczu. Była próba odbicia tych więźniów. Odbicie miała się zająć grupa z Mińska i oni przyjechali rzeczywiście, no ale akcja się nie powiodła. O tym już można było zrobić film, o tej akcji. No to wszystko zależy od ludzkiej energii. Latowiczanie zawsze się czuli mieszczanami i myślę, że też bym nie wiedział, że Latowicz to kiedyś było miasto, ale zawsze jeszcze mama, prawda, też tak samo, do miasta. Zawsze wszyscy szli do miasta, jechali do miasta. To przetrwało po dziś dzień, po obecne czasy. Dzień dobry. Pani głosowała za tym, żeby Latowicz był miastem? Jak ja siedzę w domu, nie głosowałam. A to było głosowanie, choć nie. No było, było. Pani głosowała za tym, żeby Latowicz był miastem? A było jakieś głosowanie, my nic nie wiemy. No ale wiedzą panie, że Latowicz jest teraz miastem od 1 tak? stycznia. To dobrze czy źle? Może dobrze. A dlaczego? Nie zyskam, nie tracę. Choć Latowicz odzyskał prawa miejskie po 600 latach. Po co? Po co? Komu to potrzebne? Komu? No bo ładnie wygląda. Mam jechać do Latowicza, teraz powiem, jadę do miasta. No. No przecież kiedyś było miastem. No Latowicz jeszcze słynął cały czas z czosnku. No. Każdy sadził. Latowicz, wioski ościenne. No to teraz już mniej sadzą, ale tak to jak się w Warszawie tego, to nawet piszą. Czosnek z Latowicza, to jest reklama taka. Nie spotkała się panie? Nie. Latowicz w XVI wieku miał 36 piwowarów. To rzecz niespotykana, potęga. Ale też kuśnierze tutaj. Cały Latowicz oblany był wodami świdra jego odnogi. A więc było to rybołówstwo, było to bartnictwo. Piwowarstwo. Tak było do XIX wieku. A co to robiły polskie królowe? Najpierw to były księżne. Starostwo latowickie było, to była taka oprawa posag wiano, tak. W kolejności, tak dokładnie, to Anna Radziwiłłówna, potem Anna Jagiellonka, ale to już później, to już po królowej Bonie, o której tutaj był Latowicz, jakoś tak ta królowa. Ona niedługo była w posiadaniu miasta i starostwa, bo to całe starostwo, to nie tylko miasto, wszystkie królowe dziedziczyły. Potem jeszcze Konstancja, druga żona Zygmunta III, też była właścicielką tych dóbr latowickich, całego starostwa i tutaj z Latowiczem warto podkreślić, że to było największe w ziemi czerskiej ówczesnej. I dochody z miasta i starostwa latowickiego ustępowały tylko dochodom ze starostwa warszawskiego. Natomiast królowa Bona, ona była kilkanaście, od 1548 roku w posiadaniu Latowicza, ponoć bardzo lubiła tu przebywać, wybudowała tutaj okazały piętrowy dwór, który miejscowi nazywali zamkiem. Nie był to zamek, bo Latowicz nigdy nie miał murów obronnych. Murami obronnymi była woda wokół. No, tylko przez dwa mosty można było do Latowicza dotrzeć przez cały rok.
to wystarczyło mostów pilnować, tak, czy ostatecznie je spalić, a nie na grobli, prawda. Natomiast królowa Bona wybudowała dwór, lubiła, przebywała tutaj często, na pewno. No i od tego, że lubiła przebywać latem w Latowiczu, to nawet latowiczanie, czy też niektórzy, prawda, wyjaśniali w ten sposób pochodzenie nazwy Latowicz, że ona tutaj latem była, więc Latowice, no tutaj zawitała latem, prawda, przebywała latem w Latowiczu, ale oczywiście to nie jest prawdą, bo nazwa była znacznie wcześniejsza niż król pojawiła się tutaj. Królowa Bona pochodziła prawdopodobnie od imienia Lato bądź Letko, właściciela Latowicza w XI wieku, no bo osada jako taka swoją historią sięga początków państwa polskiego. I w 1869 roku car, no nie tylko Latowicz wtedy, ale wiele takich miasteczek za ich zasługi właśnie w walkę, w powstaniach jednym, drugim, styczniowym i listopadowym, pozbawił praw miejskich swoim ukazem. No to nasz niby król, prawda, Aleksander II, bo zawsze oni się tytułowali król polski i car Rosji. A z iloma dziennikarzami pan już rozmawiał? Liczy pan, czy przestał już pan liczyć? Chyba z trzema plus telewizja. I opowiada pan o historii tego miejsca. Jedni dziennikarze przyjeżdżają, drudzy wyjeżdżają. No tak, tak. Ostatnie dni to rzeczywiście jest tutaj. Dzień dobry. Studio reportażu. Widzę, że tutaj w Latowiczu ostatnio najwięcej to dziennikarzy. Tak, z tak. Różnych redakcji. Po kroczku w tą stronę. Proszę. Okej, dobra. Ale za daleko, pół tylko. Zaraz pana oddamy, tylko bo okay, mamy następną setkę umówioną za kilka minut, więc musimy skończyć. Na razie pracujemy. Mhm. Możemy, w zapisie. A proszę nam powiedzieć właśnie, jak wyglądał... mówiono tutaj, że było... cztery kościoły, wiele browarów. Rybołówstwo. Latowicz był zewsząd, stąd byśmy widzieli troszeczkę w jedną, w drugą stronę, zewsząd otoczony wodami Świdra. Po prostu do XX wieku praktycznie. Dopiero w XX wieku, na początku XX wieku osuszono łąki, no i był torf, czy był opał. A wracając jeszcze do czasów powstania styczniowego, tak. Bo mówi się, że to trochę taka sprawiedliwość dziejowa, że przywrócone są te prawa miejskie. Znaczy w Latowiczu no, była kwestia też na, jeszcze przed powstaniem styczniowym. Po 1815 roku Królestwo Polskie, tak zwane kongresowe, zabór wcześniej austriacki. Austriacy zrobili tu swoje, wycięli lasy na potrzeby wojska, odsłonili piaski i Latowiczanie przez kilkadziesiąt lat walczyli z tym, żeby te piaski nie zasypywały pól i łąk. Tutaj, no to tam dało radę. Po 1816 Królestwo Polskie, utrata praw miejskich, to wiadomo. Chociaż Latowiczanie nigdy z tym się nie pogodzili. No właśnie, proszę nam o tym opowiedzieć, bo to jest takie... I nie pogodzili się z tym... Zrób Paweł nowy klip. Zawsze wszyscy szli do miasta, jechali do miasta, prawda? Więc ta w świadomości to przetrwało po dziś dzień, po obecne czasy, prawda? No teraz już raczej się wszyscy przyzwyczaili, że do Latowicza, ale będzie znów do miasta. My dziennikarze, czego szukamy, na pewno jesteśmy zainteresowani żywo historią tego miasteczka teraz, bo wcześniej była przez nas niedostrzegana, to była wieś, a teraz sami próbujemy się dokopać, jak to było. Latowicz, jakie ma nowe szanse i jakie nadzieje mają mieszkańcy w związku z tym? Patrząc tak obiektywnie, zabudowa nie wskazuje na miejskość tej miejscowości. Nie do końca tak myślę. Widzę tutaj ten zarys rynku. Nie w każdej wsi jest taki rynek. Widać, że tutaj kiedyś było miasto. Czuję się tego ducha miejskości po tym rynku, po tym pięknym parku, po starym kościele. Ostatnie moje pytanie, takie już tak. Króciutkie, bo czas nas goni. Jak pan tak z punktu historycznego mógłby ocenić, czy to, że Latowicz odzyskał prawa miejskie, wpłynie na rozwój? To raczej chyba Latowiczanie by się na ten temat wypowiedzieli i burmistrz. Prawdziwy najazd dziennikarzy. No tak, media się interesują tym i tak pewnie jeszcze jakiś czas będzie. Inaczej byśmy tego nie robili. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam i zapraszam serdecznie, pozdrawiam. Bogdan Świątek-Górski, burmistrz Latowicza. Wcześniej wójt gminy Latowicz. Powiedziałem, nie pamiętam w których mediach, więcej wywiadów udzieliłem od połowy listopada do dnia dzisiejszego niż w całej swojej pracy samorządowej, która już jest chyba 28-letnia. Kto to wymyślił? Kiedy? Mieszkańcy, ja. Różnie. Są tacy, którzy się tym mocno interesują, tak, i pewnie kibicują mi, ale są też tacy, którzy dopatrują się jakiegoś drugiego dna, tak, w tej miejscowości. Także myślę, że różne.
No skąd? Nie ma, nie ma. No, a tobie się podoba? Podoba, że Latowicz jest miastem? Tak. A dlaczego? Bo chodzisz do szkoły, do miasta, tak? Przepraszam bardzo, głosował pan za tym, żeby Latowicz był miastem? I raczej nie. A dlaczego nie? A po co? Gdzie tu miasto? Widzi pani gdzieś tu? A co, co pani tu widzi dookoła? Aha. To bez sensu. Tylko podatki na podnieść. Aha. Ale w życiu takich miasta nie widziałem, w którym nie ma ani goku, żeby dzieci gdzieś mogli porozmawiać, ani no, zapleca żadnego praktycznie. No co tu no jest? Weź. A pan jest za miastem, czy za wsią? O właśnie. No proszę panią, może za miastem, ale tak, wie pani co pani powiem? Tu nawet ubikacji nie ma w tym mieście. No wie pani, to takie zrobili miasto we wsi. To źle? A jakie to jest miasto? Ale media o tym mówią, że no Latowicz tego miastem. Pani, jechać do Cegłowa to jest miasto już trochę, nie? Byłam tam. No, a tu co? No macie pani, tu nic nie ma. Sklepy o 19 to już pozamykane. Może wszystko się zmieni teraz? Tak, zmieni się. Udało się carowi Aleksandrowi II właśnie no, poniekąd zniszczyć strukturę miejską i z tym problemem nie tylko my się borykamy, ale też inne miejscowości, które utraciły walor miejskości, a wcześniej były tymi miastami. Myślałem, że to się na pewno kiedyś stanie, że Latowicz wróci do miejskości, no i czekałem na odpowiedni moment, tak? 600 lat właśnie teraz upływa nabycia praw miejskich Latowicza, więc w moim przekonaniu to była idealna okazja, żeby to zrobić właśnie w tym momencie. W kraju tylko kilkanaście miast uzyskało prawa miejskie, więc to nie oznacza, że jak się wniosek napisze, to ten wniosek zawsze będzie zaakceptowany pozytywnie. Ten kontekst historyczny jest tylko jednym z tych elementów powrotu do miejskości, no bo łatwiej wtedy nam uzasadnić było we wniosku tą miejskość, tak? Czyli ten układ urbanistyczny, który jest, który pozostał, rynek jeden z największych na Mazowszu. Natomiast są aspekty takie pragmatyczne, czyli te, które dotyczą przyszłości. Przed chwilą byłem w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, czyli jesteśmy na etapie robienia dokumentacji technicznej dużego zbiornika retencyjnego, tak, wspólnie z Wodami Polskimi. Takiej próby uatrakcyjnienia naszego Latowicza. Jeśli taki zbiornik retencyjny z funkcją oczywiście rekreacyjną, bo to mnie interesuje, powstałby, to wtedy na pewno będziemy bardziej atrakcyjni dla inwestorów, będziemy atrakcyjni dla budownictwa mieszkaniowego. Ludzie będą chcieli przyjeżdżać tutaj do nas. Po to robimy, tak. Przecież wiemy o tym, że historycznie na terenie Latowicza był jeden z największych stawów na Mazowszu, który niejako oblewał cały Latowicz wokół, więc my chcemy, jak gdyby, to nie będzie już tak imponujący staw, jaki wtedy był, no ale jakiś zakres zrealizujemy, tak, tego dawnego stawu latowickiego. Teraz to będzie zbiornik retencyjny na rzece Świder. Rzeka Świder, jak sama nazwa wskazuje, jest fajną rzeką. Ona tak fajnie meandruje, akurat w Latowiczu nie, ale przed Latowiczem w okolicach Strachomina meandruje, ma naturalny bieg i tutaj na tej części już, że tak powiem, wyprostowanej, uregulowanej, jeśli powstanie taki zbiornik retencyjny, to on tylko może no, przyspieszyć tą realizację tych naszych zadań w zakresie turystyki. Tam będzie też tężnia solarna, bo to będzie coś takiego innowacyjnego u nas w Latowiczu, czego wcześniej nie było, więc ja myślę, że to będzie dobre miejsce do wypoczynku dla mieszkańców właśnie na tym rynku. To mi się marzy. No to wszystko zależy od ludzkiej energii, od jakiejś chęci, prawda, działania, bo wiele rzeczy, powiedzmy, nie zależy od pieniędzy. Zależy tylko od ludzi. No myślę, że to odzyskanie praw miejskich i ten rok 23, bo to jest rok 600-lecia Latowicza, w lipcu będziemy obchodzić, no będzie, no niech tam będzie początkiem drugiego złotego wieku dla Latowicza. Pięknie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zdzisław Ćmoch, były nauczyciel historii, trochę regionalista. Dziękuję bardzo.